Sponsorem transmisji jest sklep Buty Jana, oferujący markowe obuwie sportowe, znajdujący się w centrum handlowym Respan w Rzeszowie. W kolejnych 5 spotkaniach zdobyli już 10 punktów. Tymczasem Resowia od tych derbów wygranych ze Stalą, zresztą na stadionie miejskim w Rzeszowie, bo oba zespoły z Rzeszowa w tym sezonie grają tak jak z Elbląga w większości na stadionie miejskim. Resowia w tych 5 meczach zdobyła tylko 3 punkty, więc za tydzień są, Jurku, derby Elbląga. Zobaczymy, Elbląga. Kto będzie miał syndrom tak. Derbów. Po 4 latach wrócą derby Elbląga. Ostatnie derby były w trzeciej lidze, w którym raz triumfował zespół Olimpii, będąc gospodarzem, a w drugim był remis 2-2. Jurku, z tego co wiem, to na trzeciej lidze z Concorda grała na stadionie przy ulicy Krakusa. To nie jest tak, ale ten mecz był tutaj. Stali i bramka! Bramka! Kamil Stachyra zdobywa bramkę! Troszkę się zagadaliśmy o derbach, a w tym momencie poszło dokładne, prostopadłe podanie do Kamila Stachyry, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Concordii. Obaj trenerzy wysłali na rozgrzewkę swoich rezerwowych zawodników. Dzisiaj jest zimno. Niech nie siedzą chłopcy na ławce, niech się grzeją. W każdej chwili może być potrzebna zmiana. Zwłaszcza, że przy tak niskiej temperaturze bardzo często zdarzają się urazy mięśniowe. Właśnie widać tam podanie na lewą stronę. Szuprytowski. Jeden na jeden z Soleckim. Ładne zagranie do Zeglicza. Gol! Proszę Państwa, i gol! Szuprytowski zagrał do Zeglicza. Ten zdecydował się na strzał za linii pola karnego i gospodarze w 26 minucie gry doprowadzają do wyrównania. I tradycyjnie rozpoczyna Hieronim Zoch. Zeglicz przegrał piłkę na Szuprytowskiego bodajże. Tam na lewej stronie ten Szuprytowski robi dużo zamieszania. Korzeniewski. Szuprytowski. Środek niekryty, krzyczy trener Stali. Kapitalne podanie prostopadłe i 2-1. Proszę Państwa, 56. minuta gry i prowadzenie obejmuje zespół gospodarzy. Sponsorem transmisji jest sklep Buty Jana, oferujący markowe obuwie sportowe, znajdujący się w centrum handlowym Respan w Rzeszowie.